Proszę Państwa, do kolejnego punktu. To jest punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok. Tutaj, drodzy Państwo, jako zarząd zaproponowaliśmy, aby w ramach tego zadania powierzonego sfinansować realizację trzech inwestycji. Pierwszą inwestycją jest budowa wejścia wraz z powiatem do osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej nr 52. Drodzy Państwo, bardzo proszę o uwagę. Jak Państwo wiecie, wejście do tej szkoły no dzisiaj nie jest reprezentatywne, delikatnie rzecz ujmując. Chcemy przy okazji przebudowy dostosować właśnie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest już wstępnie ten projekt, który otrzymaliśmy od dyrekcji szkoły, opracowany przez współpracujących architektów ze szkołą, którzy wykonali to darmowo. Dlatego też no, chcemy zrealizować taką inwestycję, faktycznie na naszych szkół powinna mieć godne wejście. Jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o przedszkole, no to przystosowanie pasie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tutaj już po raz kolejny przykładem przymierzamy się do tej inwestycji, chcemy realizować przystosowanie właśnie do potrzeb osób niepełnosprawnych przedszkolnych na 185. To są zadania celowe, a więc może tylko i wyłącznie w tym zakresie przeznaczać środki, które muszą trafiać na likwidowanie barier architektonicznych. Tyle, drodzy Państwo, z mojej strony, czy Komisja Edukacji podjęła ten projekt uchwały? Pozytywnie. Pozytywnie, dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy tą uchwałę. Przechodzimy.